Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan profesor Witold Wachowiak z Zakładu Genetyki i Interakcji Środowiskowych. Z wykładu dowiemy się m.in., dlaczego poznanie i zrozumienie informacji genetycznej zawartej w genomie może pomóc w przewidywaniu reakcji drzew na zmiany środowiskowe, a w konsekwencji w podejmowaniu decyzji sprzyjających ochronie nie tylko zagrożonych gatunków drzew. Zmienność genetyczna organizmów jest kluczowa dla długotrwałego przetrwania gatunków, ponieważ warunkuje ona dostosowanie do zmiennych warunków środowiska i związanej z nią presji selekcyjnej, jakiej nieustannie poddawane są organizmy. Jak jest istotna, pokazała chociażby pandemia SARS-CoV-2, COVID-19, ukazująca istotne różnice w podatności i odporności na wirusa w populacji ludzkiej. Źródłem informacji o zmienności organizmów żywych jest materiał genetyczny zawarty najczęściej w postaci sekwencji DNA, rzadziej RNA danego organizmu, populacji i gatunku. Stanowi on rodzaj molekularnego twardego dysku, który ma zdolność kodowania informacji wystarczającej do zbudowania nawet najbardziej złożonych organizmów. Potencjał sekwencji DNA jako formy kodowania informacji został zobrazowany w 2012 roku, kiedy syntetyzowano pierwszą książkę w technologii DNA Regenesis – How Synthetic Biology Will Reinvent Nature and Our Cells. Do jej druku wykorzystano algorytm do przetłumaczenia 53 tysięcy słów, 11 zdjęć w ciągu 4 liter kodu genetycznego. Drzewo życia stanowi odzwierciedlenie bioróżnorodności gatunków, jakie zostały dotychczas opisane na Ziemi, a które swój unikalny zestaw cech mają wdrukowany w sekwencję kodu genetycznego. Badania wykazały, że do pewnego stopnia istnieje ogólna korelacja pomiędzy poziomem złożoności organizmu a ilością jego informacji genetycznej lub też, mówiąc obrazowo, pojemnością jego twardego dysku molekularnego. Dla przykładu genom najprostszych cząstek zakaźnych, jak wirusy, zawiera najczęściej zaledwie kilka tysięcy liter kodu genetycznego, który i tak jest źródłem informacji wystarczającej im do skutecznej infekcji oraz namnażania się w komórkach organizmów swoich gospodarzy. Wspomniany wirus SARS-CoV-2, COVID-19, ma genom wielkości zaledwie 30 tysięcy par zasad, liter kodu, a przy tym wykazał wyjątkową skuteczność w swoim destrukcyjnym działaniu w populacji ludzkiej. Dla porównania, genomy mikroorganizmów, takich jak bakterie, są znacznie większe i zawierają kilka milionów par zasad, a genom jednokomórkowych drożdży już ponad 12 milionów liter kodu genetycznego. Genom modelowej rośliny Arabidopsis thaliana ma wielkość ponad 150 milionów par zasad, a największym znanym genomem kręgowców jest genom prapłetwca abisyńskiego wielkości aż 134 miliardów par zasad. Co ciekawe, absolutnym rekordzistą pod względem wielkości genomu nie jest bynajmniej genom słonia afrykańskiego czy płetwala błękitnego, a jednokomórkowa ameba, której wielkość genomu szacowana jest na około 600 miliardów par zasad. To tylko jeden z wielu paradoksów w świecie organizmów żywych. Przy amebie genom człowieka wielkości około 3 miliardów par zasad wygląda proporcjonalnie blado. Wgląd w organizację i sekwencję genomów organizmów żywych to osiągnięcia zainicjowane opisem struktury DNA ponad 60 lat temu oraz stopniowym rozwojem metod sekwencjonowania DNA, czyli metod pozwalających odczytać sekwencje następujących po sobie liter nukleotydów w nici DNA kodu genetycznego. Pierwsze metody z użyciem znakowania radioaktywnego DNA polegały na żmudnym odczycie pojedynczych nukleotydów dla bardzo krótkich fragmentów DNA. Niemniej technika ta była na tyle rewolucyjna, że jej twórcy, Walter Gilbert z USA i Frederick Sanger z Wielkiej Brytanii, zostali uhonorowani w roku 1980 Nagrodą Nobla. Warto podkreślić, że w roku 1982 cała wiedza ludzka dotycząca zmienności sekwencji DNA wynosiła zaledwie 700 tysięcy liter kodu genetycznego i to głównie sekwencji wirusowych lub fragmentów genomów organellowych. Z użyciem metod sekwencjonowania DNA, tzw. metody Sangera, rozpoczęto w roku 1990 projekt sekwencjonowania DNA genomu człowieka.
Był to pierwszy wielki projekt w naukach biologicznych, angażujący tysiące naukowców z ponad 100 laboratoriów na całym świecie, który po 13 latach pracy i kosztem około 3 miliardów dolarów dostarczył pierwszą, dość kompletną sekwencję genomu człowieka. W istocie była to sekwencja genomów pochodzących od kilku osobników. Przełom w sekwencjonowaniu DNA pozwolił na uzyskanie pierwszej sekwencji pojedynczego człowieka już w roku 2007, kosztem zaledwie 100 milionów dolarów. Genom Jasona Watsona, jednego z odkrywców podwójnej helisy DNA, sekwencjonowano w roku 2008 kosztem zaledwie 1,5 miliona dolarów. Przełom w sekwencjonowaniu DNA dokonano dzięki opracowaniu kilku metod pozwalających na sekwencjonowanie małych fragmentów całego genomu jednocześnie oraz odwzorowanie sekwencji całego genomu z tych niewielkich fragmentów DNA. Współczesne technologie pozwalają na wygenerowanie na pojedynczym sekwenatorze DNA sekwencji genomu człowieka w kilka minut w cenie poniżej 1000 dolarów za próbę. Tym samym dostęp do samej informacji genetycznej nie stanowi już ograniczeń technologicznych w badaniach molekularnych. Co zrozumiałe, postęp w genetyce człowieka wpłynął natychmiast na upowszechnienie stosowanych metod w badaniach innych grup organizmów. Dla przykładu, pierwszą sekwencję genomu Arabidopsis thaliana opublikowano w roku 2000. W roku 2009 rozpoczęto projekt sekwencjonowania 10 tysięcy organizmów zwierzęcych, a także szereg projektów sekwencjonowania grup organizmów roślinnych i mikroorganizmów z prób środowiskowych. Pierwszy genom nagonasiennych sekwencjonowano dopiero w 2012 roku i był to genom świerka pospolitego, a w dalszej kolejności sosny Pinus teda i kilku innych gatunków. Ich wielkość przewyższa około siedmiokrotnie wielkość genomu człowieka. Warto podkreślić, że jak dotąd nie udało się złożyć wstępnej sekwencji genomu sosny zwyczajnej, gatunku o największym zasięgu występowania na świecie spośród wszystkich przedstawicieli rodzaju Pinus. Badania wykazały, że relatywnie duże rozmiary genomu drzew nagonasiennych wynikają z obecności sekwencji zduplikowanych, wielokrotnie powtórzonych w genomie, co znacznie komplikuje prawidłowe składanie ciągu liter kodu genetycznego z małych fragmentów sekwencji i stanowi podstawową trudność w prawidłowym odczytaniu sekwencji genomu. Poznanie informacji zawartej na twardym dysku organizmów żywych jest pierwszym krokiem w badaniach procesów, które kształtowały zmienność genetyczną populacji na przestrzeni ich istnienia. Mówiąc najogólniej, odzwierciedla ona historię danego gatunku, zawiera informacje o jego najbliższych krewnych, o procesach, jakim podlegały populacje jego przodków, czy też genetycznych podstawach podatności danego organizmu na określone czynniki środowiskowe i biotyczne, które mogą mieć wpływ na jego funkcjonowanie i przeżycie w danych warunkach środowiska. Odkodowanie tej informacji nie jest zadaniem łatwym, jednak coraz powszechniejszy dostęp do danych genetycznych sprawia, że wiemy coraz więcej na temat korelacji określonych wariantów kodu genetycznego z danymi cechami organizmu. Motywacją w tych badaniach było i jest poznanie genetycznych podstaw zmienności wielu cech organizmów, takich jak podatność na choroby, w tym predyspozycje do chorób nowotworowych, poznanie cech ważnych w hodowli, czy też warunkujących wielkość plonu w rolnictwie. Dostęp do danych genetycznych i zrozumienie podstaw funkcjonowania organizmów może pomóc w przewidywaniu odpowiedzi organizmów żywych do zmian środowiskowych i w podejmowaniu decyzji, które mogą sprzyjać ochronie populacji i gatunku w warunkach zmieniającego się środowiska. W przypadku drzew badania te zmierzają do wyboru osobników i populacji rokujących najlepszy wzrost i reprodukcję w określonym środowisku, zwiększenie produkcji oraz możliwą ochronę ekosystemów przed negatywnymi skutkami zmian środowiskowych, które mają negatywny wpływ na bioróżnorodność w skali światowej. Poznanie i zrozumienie informacji zawartej na twardym dysku organizmów żywych nie jest więc bynajmniej zaspokojeniem ciekawości wąskiej grupy badaczy, ale jest działaniem wysoce praktycznym, które w aspekcie zarządzania bioróżnorodnością na różnych szczeblach ochrony przyrody może pomóc w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zmian środowiskowych. Poznanie i zrozumienie informacji genetycznej zawartej w genomie sosny pozostaje jednym z wyzwań w tym zakresie, które podjęliśmy i sukcesywnie realizujemy w swoich badaniach.